Dziękuję bardzo i naprawdę pytanie zawarte zostało w serce w pewien sposób. Ja mam nadzieję, że wśród Was rosną na granicy, rosną nowe zmiany. Trzeba się uczyć, i wyłączać się poza schematy, bo oni właśnie tak osiągnęli swój sukces. Dziękuję za przypomnienie nam postaci Kopernika, za treści wyjaśnionej oczywiście nauczyciela. Dziękuję pani Agnieszce Sadowskiej. Więc teraz jeszcze, panie dyrektorze, z całego serca dziękuję
za to dobro, które dokonuje się w tej wspólnocie szkoły. Wczoraj rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Kochani Świętego Pieczoną, posłaniem Szybów Popiołem, rozpoczęliśmy taki szczególny okres w życiu naszym osobistym, ale i w życiu Kościoła. Te 40 dni, które będziemy teraz przeżywać, one mają nam pomóc w naszym duchowym odrodzeniu. Wczoraj Pan Jezus mówił do nas, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chrystus kierował te słowa z nadzieją, że każdy z nas spojrzy w nasze serca, spojrzymy w nasze umysły i zobaczymy, co w nich jest dobre, a co tam jest jeszcze do poprawienia. Mamy te 40 dni, kochane młodzieży, Panko, abyśmy dobrze przygotowali się do nadchodzących świąt Wielkanocy. Nawracać się, kochane, to trzeba zatrzymać się najpierw, a później zobaczyć, w jakim kierunku zdążamy. Czy zdążamy we właściwym kierunku, czy idziemy we właściwą stronę. Jeśli nie, to czym prędzej powinniśmy z tej drogi zawrócić. Pan Jezus odpowiada nam wszystkim, że najlepszą drogą w ciągu tego okresu są takie znane nam wszystkim od dzieciństwa trzy dobre uczynki: modlitwa, post i jałmużna. Pamiętajcie, że czy człowiekowi wierzącemu trzeba mówić o modlitwie? Chyba nie. Każdy z nas wie dobrze, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Że modlitwa to jest ta przyjazna rozmowa z kimś, kto nas bardzo kocha. Tak bardzo nas kocha, że podjął za nas swoje życie. Pod tym pojęciem głosu rozumiemy nasze wyrzeczenia. Każdy z nas powinien w tym czasie postanowić jakiś, czy w swoim sercu postanowić jakiś dobry dar, jakiś dobry uczynek, postanowić więcej pracować nad sobą, postanowić być bliższym drugiemu człowiekowi, bardziej szanować drugiego człowieka. To jest jakaś forma wyrzeczenia, jakiegoś wyrzeczenia z czegoś, co nas może sporo kosztować. Ktoś postanawia, że nie będzie w tym czasie spożywał słodyczy. Ktoś postanowi, że pomoże koledze czy koleżance odrabianiu lekcji. Ktoś postanowi, że będzie bardziej przyjazny dla swoich kolegów czy koleżanek. Ktoś postanowi, że będzie szanował bardziej swoich rodziców czy wychowawców. Takie postanowienia podejmujemy w ciągu Wielkiego Postu, aby sprawdzić siebie, czy jesteśmy zdolni do tego, aby się poświęcić także dla innych. I jeszcze jeden element, o którym mówiłem, to jałmużna, czyli nasz dobry czyn w stosunku do drugiego człowieka. Pismo Święte mówi, że jałmużna, czyli dobro, które czynimy drugiemu człowiekowi, zapłaca nasze liczne grzechy. Kochani, z całego serca dziękuję za możliwość bycia w Waszej szkole. Zabieram Was ze sobą w swojej modlitwie i w swoim sercu. My tutaj byliśmy 2 lata temu na spotkaniu opłatkowym tej społeczności szkolnej z nauczycielami Starego Miasta, za to również Panu Dyrektorowi, za to życzliwe przyjęcie. Dzisiaj również dziękuję. A teraz, kochani, wspólnie razem pomóżmy się w intencji całej społeczności szkolnej imienia Mikołaja Kopernika, w intencji całej zamborskiej oświaty, prosząc o szczególne Boże błogosławieństwo, ale także pomóżmy się, abyśmy potrafili ten czas, który wczoraj rozpoczęliśmy środą pomiercową, przeżyć w sposób wyjątkowy, abyśmy zrozumieli coraz lepiej, że warto się mówić przede wszystkim nad sobą, nad swoim charakterem. Warto pracować nad sobą, kochani, aby stawać się wielkim, pięknym, świętym człowiekiem. A wtedy wszystko to, czego się nauczymy, będzie właściwie spożytkowane. Wtedy będziemy tak pięknymi, wielkimi, wspaniałymi ludźmi, jak wasz patron Mikołaj Kopernik. Powstańmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
Trójcy, Ojciec i Syn, Duch Święty. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za słowo Świętego i bardzo proszę uczestnika dzisiejszej kończy. Proszę Pana Arka o przekazanie tego słowa. Bardzo proszę o powstanie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy naszym gościom.